Siemaneczko, witajcie w ulubieńcach. Dzisiaj przygotowałam dla Was produkty, które kocham, uwielbiam, ubóstwiam do granic możliwości. Będzie kilka dubli z poprzednich ulubieńców. Natomiast są to produkty, o których bardzo, bardzo, bardzo chcę wspomnieć po raz kolejny. Dlatego będą pojawiać się one ponownie. Dzisiaj mam dla Was cały koszyk moich ulubionych produktów i chciałabym Wam o nich opowiedzieć. Chciałabym powiedzieć, dlaczego je tak kocham. I w ogóle dzisiaj taki luźny, gadany filmik, więc bierz herbatę, kawę, sok, wodę, cokolwiek i chodź. Standardowo zaczniemy od włosów. Wiem, że kochacie tą perukę, którą mam na sobie. Są zwolennicy, którzy lubią mnie w naturalnych włosach. Są zwolennicy, którzy lubią mnie w tej peruce. Jest duża ilość osób, które twierdzą, że w tej peruce wyglądam plus 10 do zajebistości i minus 20 lat w życiorysie. Zgadzam się ze wszystkim i ona, dlaczego od nich zaczynam, dlatego że zdecydowanie ta peruka to jest mój ulubieniec i kupicie ją w sklepie zagranicznym. To jest peruka wykonana z naturalnego włosia, która bardzo dobrze leży na głowie, która się idealnie dopasowuje, ma bardzo ładny kolor. Ona przyszła z troszeczkę ciemniejszym tym włosem pod spodem i to mi się trochę nie spodobało, dlatego chwyciłam za rozjaśniacz i po prostu rozjaśniłam te włosy do tego stopnia, aż będę zadowolona i będzie to wyglądało tak, jak ja chcę. Jeśli chcecie w ogóle filmik o moich perukach, tych, których mam o mojej kolekcji peruk, bo ja ich trochę mam, to też dajcie znać w komentarzach pod tym filmikiem i ja Wam z miłą chęcią o tym opowiem. Jakie przechowuję, jakie czeszę, jakie dostosowuję, jakie podcinam, jakie aplikuję, jakie zakładam. Wiem, że Agnieszka Grzelak zrobiła taki film ostatnio, więc dlatego się zastanawiam, czy jest w ogóle sens robienia, bo Agnieszka zrobiła tak fajny film o tym, że chyba nie ma sensu dublować, ale jeśli chcecie zobaczyć moje peruki i skąd je mam, to dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem. Przemyślę tą kwestię. Jeśli chodzi o pielęgnację moich naturalnych włosów, to większość z Was już zauważyła, że wróciłam do blondu. Ponieważ blond jest to kolor, w którym ja się czuję zdecydowanie najlepiej. Jest to kolor włosów, w którym naprawdę się bardzo dobrze czuję. I nie będę już powielać i tłumaczyć, dlaczego przyciemniłam włosy, dlaczego je krótko obcięłam, dlaczego je zmieniłam, bo to jest po prostu bezcelowe i bez sensu. Dlatego wróciłam do blondu i pielęgnacja moich włosów jest bardzo, bardzo intensywna i jest regeneracja, bo każdy włos rozjaśniany potrzebuje intensywnej regeneracji. I ten produkt pojawi się już po raz kolejny, jeśli chodzi o ulubieńców i jest to spinaki Biolicz i jest to, jak to się profesjonalnie nazywa? Jest to takie mleczko do włosów, które używamy przed odżywką, żeby przywrócić pH włosów i ten produkt niesamowicie wygładza moje włosy, zapobiega puszeniu się ich, bo blond włosy, sztuczne blond włosy, takie farbowane blond włosy mają to do siebie, że mają tendencję do puszenia się. Więc ja wcześniej nie mogłam pozwolić sobie na to, żeby sobie te włosy umyć i po prostu je tak zostawić, bo przeważnie wyglądało to tak, że tutaj przy skórze głowy one były ok, a końcówki robiły pum! I te włosy wyglądały niezbyt ciekawie. Od kiedy właśnie dostałam w paczce PR-owej od marki Biolicz te produkty, tak naprawdę od szampon, odżywkę już zużyłam i zostało mi jeszcze to mleczko, ale ja je stosuję normalnie na przemian z innymi szamponami, z innymi odżywkami i sprawdza się rewelacyjnie. Ja mogę w końcu zostawić te moje włosy, żeby one sobie tak wyschły, jak sobie stoją i wygląda to naprawdę dobrze. I nie muszę się wstydzić i nie wyglądam jak spuszony jeż. Jak zwał, tak zwał, ale ten produkt jest naprawdę genialny. Jest on na bazie kokosa, dla osób, które są zainteresowane, ale więcej na temat tego produktu poczytacie na dole, wrzucę Wam link odnośnie tych produktów marki Biolicz. Serdecznie Wam polecam. Ja wiem, że ten produkt jest niezalecany przez fryzjerów i wiem i poczytałam sobie trochę opinii, jest dużo osób z Was, które będą mi odradzać stosowanie tego produktu i już od razu mówię, o co chodzi. Jest to Magic Retouch i jest to produkt, który ja używałam w filmiku z piegami, tutaj Wam podlinkuję, wrzucę Wam, albo tu? Tu Wam wrzucę link, gdzie wykonuję właśnie taki makijaż i tego produktu używam, żeby zrobić fałszywe piegi. I to jest bardzo fajny produkt. Natomiast
Produkt ten bardzo mi posłużył, ponieważ podczas rozjaśnienia włosów miałam delikatny swój własny odrost i podczas rozjaśnienia włosów moje włosy, które były pofarbowane, stosunkowo były ciemniejsze od odrostu. Odrost się zrobił po prostu dużo jaśniejszy. To było bardzo denerwujące. Nie chciałam narażać moich włosów na kolejne farbowanie, więc odczekałam stosowny czas i stosowałam po prostu tylko z przodu tutaj przy odroście ten produkt i używałam ciemny blond i dzięki temu nie musiałam farbować włosów. Ten produkt utrzymywał mi się, co było najlepsze, do mycia, następnego mycia, nie wycierał się, nie spadał i tak dalej. No uwielbiam z L'Oreala ten Magic Retouch i on ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Ostatnio dużo się maluję. Dużo się maluję dla Was, robię filmy, staram się zachować regularność, nie wiem na ile mi to wyjdzie, bo systematyczność nigdy nie jest moją mocną stroną, ze względu na to, że jestem mamą, która posiada dwoje dzieci i czasami choróbska dopadają inne rzeczy i ten brak ciągłości to jest odwieczny mój problem na kanale, że jestem, pojawiam się, jestem intensywnie, wrzucam kilka filmów, natomiast za chwilę znikam i znowu jest jakaś większa pauza. No i z racji tego, iż teraz bardzo dużo się maluję w ostatnim czasie, żeby właśnie nazbierać tych materiałów, żeby wrzucać Wam regularnie, bo mam takie mocne postanowienie, żeby nowy odcinek pojawiał się w każdy wtorek i w każdy piątek o godzinie 18 na moim kanale. Zobaczymy, na ile mi to wyjdzie, ale dlatego zbieram tych materiałów teraz sporo i staram się ukumulować tak, żeby mieć kolejność publikacji. I ostatnio też przyszła paczka PR-owa od Niwa. I przyszedł, bo to jest przy współpracy z panią Magdą Pieczonką, przyszedł płyn micelarny, profesjonalny, który zmywa długotrwały makijaż. I wiecie co? Naprawdę polubiłam się z tym produktem. Pokończyły mi się wszystkie płyny micelarne i dwufazowe. I tak chwyciłam, z braku laku leżał pod zlewem, mówię, no dobra, dawaj, spróbujemy! I spróbowałam, wzięłam na wacik i wiecie jak to naprawdę pięknie domyło nawet wodoodporny makijaż. Ja jestem w szoku osobiście, to jest bardzo fajny produkt do demakijażu, ale stosowałabym ten produkt jako do demakijażu, a nie do mycia buzi, bo wiem, że jest tam po drugiej stronie duża ilość z Was, które stosuje płyny micelarne do mycia buzi. Myć buzię trzeba i myć buzię trzeba wodą i odpowiednim do tego żelem. Ten produkt też nie jest tonikiem, on służy tylko i wyłącznie do zmywania naszego makijażu. Duża ilość z Was zauważyła, że poprawił mi się stan skóry. Dla osób, które są tutaj nowe, cześć, mam na imię Marta, i nie wiedzą, z czym się borykam, jestem chora na tarczycę, mam Hashimoto, przez co mam dosyć spore zachwianie hormonalne i moja skóra przez dłuższy czas przeżywała okrutny wysyp linii właśnie żuchwy, brody itd. Ja rozpoczęłam regularne uczęszczanie do super kosmetolog, chciałam powiedzieć zajebistej, ale się poszczyło. Do mojej ukochanej kosmetyczki Martyny w Olsztynie, jeśli jesteś, to serdecznie polecam Salon Beautique. Chodzę teraz regularnie, co 5-6 tygodni. Chodzę na zabiegi na twarz i to mi bardzo pomaga. Druga rzecz. W końcu zaczęłam leczyć moją tarczycę u endokrynolog, dostałam leki odpowiednie, leki mi pasują, działają. Drugi czynnik, dla której moja cera uległa poprawie. I trzeci czynnik, dla której moja cera uległa poprawie w końcu, była to konsultacja z dietetykiem klinicznym, który dostosował idealną dietę dla mnie. I nie będę tutaj się rozciągać na temat diety, ale Wy też zauważyliście, że mam spadek wagi, bo często dostaję od Was... od grudnia schudłam już 11,5 kg, bo po drugiej ciąży no, trochę mi się utyło i trochę mi zostało, no ale to jest jakby proces normalny, jedna babka przytyje w ciąży 2-3 kg, druga przytyje 30 jak ja. Ja dwa razy, znaczy może z drugą córcią już tak nie przytyłam, bo przytyłam 15 kg, natomiast z Oliwią utyłam 32 kg. I jakby już się nie mogłam ogarnąć po tej pierwszej ciąży, ciężko mi było, ale to wszystko miało związek z moją tarczycą, bla, 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 to nie jest ta historia. W końcu rozpoczęłam idealną dietę, co też ma wpływ na moją skórę i często dostaję od Was zapytania na temat właśnie jak wygląda moja pielęgnacja. I chciałabym po części trochę uświadomić, że to nie jest tylko jakiś nowy, super zarąbisty krem, który używam do twarzy i który spowodował, że moja skóra wygląda jak pupa niemowlaka. Nie. Jest to szereg procesów złożonych, który ma wpływ na jakość i wygląd mojej cery.
Nie ma takiego złotego środka, kochane kobiety, na to, żeby ta cera była tylko i wyłącznie po prostu przy zastosowaniu jednego kremu była idealna. Żyjemy w takim, a nie innym środowisku, otoczeniu, jedzenie i klimat i wszystko ma wpływ na to, jak nasza cera się zachowuje, jak ona wygląda. I bardzo ważne jest, by zdać sobie z tego sprawę, by sobie coraz bardziej uświadamiać, że jeśli dbamy o jakość... Jeśli dbamy o jakość jedzonych produktów, to nasz organizm oddaje nam w drugą stronę, lepiej się czujemy i tak dalej. Jeśli jemy śmieci, to wiadomo, będziemy miały też problemy ze skórą, z innymi rzeczami. Natomiast jeśli chodzi o kremy, jeśli mamy źle dobraną pielęgnację, nieodpowiednią do naszego rodzaju cery, a wiem, że to jest... przyczyna w większości właśnie jakby problemów z cerą, to nasza skóra będzie się buntować. I ja mam pielęgnację, która jest idealnie do tego dostosowana. Dlaczego? Do tego zmierzam. Ponieważ idealna pielęgnacja mojej cery polega na takim yin i yang. Idealny poziom nawilżenia za dnia, idealny poziom redukcji jakby zaczerwienień i tutaj tych problemów skórnych, które gdzieś tam poniekąd one wracają do mnie, no bo będą wracać ze względu na dosyć duże zachwiania hormonalne. I dążę już do tej pielęgnacji, już zamykam się o tych innych rzeczach. Mam kilka produktów, które też już się przewijają. Tu jest mój krem Rejuve Normalizing Cream, który kupicie w dobrych salonach kosmetycznych. I to jest krem, który bardzo mi pomaga w pielęgnacji nocnej. Stosuję właśnie na tą linię brody. Natomiast on posiada w sobie kwasy, więc nie jest dobry dla osób w ciąży, to po pierwsze. Nie będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają jakiś poziom wrażliwości. Ja przetestowałam ten krem, stosuję go regularnie już od 3 miesięcy ponad i on mi super działa. Z tym, że zauważyłam, że moja skóra lubi się do niego przyzwyczaić, więc po 10 dniach odstawiam go na 7 dni i ponownie zaczynam go stosować i jest super. Przy takim kremie będziecie potrzebować dobrego filtra przeciwsłonecznego na drugi dzień. Tym bardziej, że u nas teraz w Polsce jest jakaś cholerna Kostaryka. I ja na przykład nie jestem wielką fanką upałów i gorąca i ja się po prostu męczę i puchnę w takich temperaturach, więc ja chyba, nie wiem, mój znak zodiaku, a jestem zodiakalnym lwem, nie lubię. Lubię jak jest tak medium, jak jest 25 stopni, jest bryza, lekki wiaterek, można chodzić w sukienkach i jest wszystko w porządku. Natomiast nie lubię jak jest upał 40 stopni i idzie zdechnąć. Obecnie w Olsztynie przez ponad tydzień czasu mamy upały po 32-33 stopni. Wszyscy te i dziecko się męczy, i dorosły się męczy, i wszyscy się męczą. No, ale wracając do tematu. Mamy duże nasłonecznienie, potrzebujemy super filtru. I Martyna mi też poleciła filtr właśnie z tej samej marki, Rejuve, który ma SPF 40 i jest to taki tinted color, czyli taki, jak to kiedyś mówiło się, tinted moisturizer, czyli taki fajny, tylko że idealnie tworzy, zobaczcie, to jest tak jak troszeczkę taki podkład, który ma lekki kolor, wyrównuje, nie zostawia takiego białego filmu na twarzy, a dodatkowo robi super lepką warstwę dla naszego podkładu, więc idealnie nadaje się właśnie i przepięknie pachnie. Przepięknie pachnie i nadaje się idealnie właśnie do makijażu i od razu robi taką, nie wiem czy to słyszycie, taką mega lepką warstwę. Delikatnie, zobaczcie, już zmatowił skórę, pokażę Wam dla porównania, tutaj nic nie mam, skóra jest lekko błyszcząca, a tutaj skóra już jest taka zmatowiona, bardzo fajnie. Dobry jest właśnie jako baza pod make-up, więc stosuję go regularnie, codziennie, jak wychodzę, żeby nie powstawały mi przebarwienia na mojej twarzy. To jest jakby taki klucz do dobrej pielęgnacji. Pomalutku również stosuję, zaczynam od umycia mojej buzi wodą, potem jest tonizacja i jak już jest tonizacja, to muszę Wam wspomnieć o tym produkcie z Pixi, to jest Glow Tonic. Kupicie go w takiej formie w Sephorze polskiej. Ja go stacjonarnie kupiłam i naprawdę jest wart polecenia. Stosuję go rano i stosuję go wieczorem. Jest naprawdę
super. Cena jego nie jest super, natomiast jego zastosowanie jest super. Tonizuje skórę i przechodzę do nawilżającego kremu, a następnie po nawilżającym kremie leci właśnie blokada przeciwsłoneczna i ewentualnie jakiś podkład na twarz. I krem, który kończę, już będzie też ze 3 miesiące. Już zobaczcie, ile mi zostało, już niewiele mi zostało tego kremu. Już jesteśmy blisko końca. To jest z Belif, mój ulubiony krem i wiem, że dla osób, które chcą przetestować teraz na... pojawił się on na Sephora Online w mniejszym formacie, można sobie zobaczyć i wypróbować. On jest niesamowicie nawilżający w takiej konsystencji żelowej. Ja go uwielbiam, bo on mi idealnie nawadnia skórę. Kolejny produkt, jest to nowość. Niedawno dostałam paczkę PR-ową do przetestowania kosmetyków z Nuxa, bo ponieważ ja uwielbiam olejek Nux, on jest niesamowity do ciała, do włosów, do wszystkiego. W tej paczce od firmy dostałam również kilka produktów do przetestowania. Ja lubię eksperymentować i używać nowe produkty i mam dla Was hit. Hit. Nie pokażę Wam tutaj zastosowania, jak to wygląda, ponieważ mam zrobiony makijaż, ale jest to krem Nuxelans pod oczy, który ma w sobie tak jakby korektor, czy coś w tym stylu. Jak go nakładam, to ta skóra jest idealnie nawilżona. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tu macie taką metalową nakładkę, którą możecie masować sobie oko i sam krem wygląda w ten sposób, jakby redukował odrobinę zaczerwienienia. Trochę jest taki żółtawy. Zobaczcie. Trochę jak korektor działa pod tym okiem, idealnie się wtłacza, idealnie łączy się z korektorami. Przepięknie pachnie, jak cała gama Nux ma taki bardzo charakterystyczny, perfumeryjny, francuski zapaszek i to jest takie niesamowity. Dawno nie miałam tak dobrze zregenerowanej skóry pod okiem. Stosuję go regularnie, rano i wieczorem. Nie mam pojęcia, ile kosztuje, nie mam pojęcia, gdzie go kupicie. Chyba w dobrych aptekach się Nux sprzedaje, z tego co wiem. Ale ten krem to jest mój hit i na pewno jak mi się skończy, to po niego pobiegnę. Żeby podtrzymać moją opaleniznę, to będzie produkt, który też już się przewijał u mnie na kanale. Żeby podtrzymać moją opaleniznę i ostatnio przynajmniej raz w tygodniu stosuję z Biodermy Fotoderm Autobronzant. Jest to samoopalacz do ciała i twarzy. Ja go właśnie stosuję głównie właśnie w tej okolicy tutaj na twarz. Nogi jakoś mi się udaje opalić troszeczkę na dworzu, natomiast jeśli chodzi o moją buzię, ja jej nie opalam, bo stosuję dosyć wysokie filtry. Staram się nie opalać w ogóle mojej twarzy. Natomiast żeby właśnie troszeczkę zachować ten taki zdrowy, rumiany kolor, to używam tego samoopalacza. On mi się już troszeczkę kończy, już tak mniej więcej jakby czuwam, tak często to zostało gdzieś o tyle tego. Mam go od 3 miesięcy i naprawdę sprawdza mi się rewelacyjnie. Kupiłam. Teraz czas na kolorówkę i od razu mówię, że nie będzie tego wiele. Mam tutaj kilka produktów, które zasługują na Waszą uwagę, które są moimi totalnymi hitami. I na przykład numer jeden, jeśli chodzi w ostatnim czasie o podkłady, to jest ten z Revolution Pro w dropsach podkład. U mnie jest odcień F6. Mam też również w swojej kolekcji F3, ale jest za jasny. Nie mogę się doczekać, aż wejdzie on do Polski. Mam nadzieję, że mi starczy, bo zostało mi go już tylko tyle. Jeśli chodzi o wydajność, to jest... to średnio wydajne, natomiast jeśli chodzi o to, jak on wygląda na mojej skórze, to jestem totalnie zakochana. Fakt, jego pojemność jest mała, bo tutaj dostajemy 18 ml, gdzie zazwyczaj standardowo dostajemy około 30 ml w flaszkach z podkładem, więc dlatego on się szybciej kończy, ale nie mogę się doczekać, aż on wejdzie do Polski. Halo, Makeup Revolution! Prowadzajta. Ja wiem, że wszystko idzie po kolei, ale sticky były później, a wyszły już. Natomiast jeśli chodzi o ten podkład w dropsach, nie mogę się doczekać, aż któraś firma, drogeria internetowa ściągnie go po to, żeby on był, ponieważ zasługuje on na Waszą uwagę. Ostatnio zrobiłam porządek w swoich eyelinerach i zaczęłam sprzątać i odgrzebałam mój eyeliner Sensai i przypomniało mi się, jak strasznie go kocham. I chwilowo Kat Von D jest też moim ulubionym eyelinerem, ale ten Sensai idealnie nadaje się, wiecie dla kogo? Dla osób, które mają na przykład problemy z pomarszczoną powieką, mają problem, żeby narysować kreskę. Idealne rozłożenie tuszu. Idealne. Nie krwawi.
nie rozmazuje się, nie rozpływa się i ta długotrwałość w noszeniu. No po prostu geniusz. Ostatnio w paczce PR-owej dostałam też kilka kosmetyków Yves Saint Laurent, też mogliście na Instagramie zobaczyć, kilka filmików przygotowałam, swatche najnowszych pomadek holograficznych, też zrobiłam dla Was konkurs, który już chyba dobiegł końca, jak się nie mylę, konkurs podkłady All Hours, były do wygrania 3 zestawy kosmetyków Yves Saint Laurent i w paczce dostałam tusz do rzęs. Tak sobie pomyślałam, a niech leży, może komuś na prezent dam, tyle tych maskar mam, ale mnie tak pokusiło, mówię, dobra, spróbuję. On ma taką śmieszną, nietypową szczoteczkę, taką widzicie, taką jakby łyżeczkę, jest totalnie płaski i już po pierwszym tuszowaniu rzęs tak się zakochałam, ale ja tak mam z maskarami Yves Saint Laurent, miałam Baby Doll, maskarę z Yves Saint Laurent, która mi się też już dawno skończyła, uwielbiałam tą maskarę. Ja rzadko dokupuję maskar, ponieważ maskar mam tyle gdzieś w swojej kolekcji, zanim to zużyję, to pewnie koniec świata nastąpi, ale i mówię, dobra, spróbuję, może też się zakocham. I tak się zakochałam, że nie wyobrażam sobie, no idealnie rozdziela rzęsy, idealnie je podkreśla, tym bardziej, że ja mam strasznie masakryczne rzęsy, krótkie, takie patole, które każdy rośnie w inną stronę i ciężko mi jest je ogarnąć i ta maskara o dziwo daje radę. I pomadka, którą mam na ustach, moje niezniszczalne ostatnio combo, które uwielbiam, to jest pomadka Super Stay Matte Ink od Maybelline i to jest kolor, który nazywa się Seductress 65. I na wierzch, by nabłyszczyć odrobinę tą pomadkę, bo one są super matowe i długo się trzymają na ustach. Dajcie znać w komentarzach na dole, jeśli chcecie, to zrobię Wam w ogóle test długotrwałości tutaj na kanale, bo planowałam Wam zrobić tylko prezentację kolorów na Instagramie, ale jeśli chcecie, to zrobię Wam taki test długotrwałości, ale musicie mi dać znać. I na wierzch, by delikatnie nabłyszczyć tą pomadkę, taki bardzo bogaty, nawilżający błyszczyk, który ma w sobie też dużo koloru, to jest Estée Lauder i to jest ich najnowsza kolekcja. Odcień nazywa się Bronze and Buff. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców w tym miesiącu. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Podobali Wam się ulubieńcy. Piszcie, jakie Wy kosmetyki miałyście ulubione przez ostatnie miesiące, bez których nie wyobrażacie sobie funkcjonowania. Ja tak mam, że mam bardzo mało tej kolorówki. Przeważnie jest więcej u mnie pielęgnacji i rzeczy, które mają zadbać o jakość mojej skóry. I tak to jest właśnie u mnie, że jeśli chodzi o kolorówkę, to jest tego mniej, ponieważ ja na co dzień maluję się praktycznie wcale. Co u mnie słychać? Czuję się fenomenalnie, schudłam sporo, dalej chudnę, staram się trzymać dietę, planuję rozpocząć, już jestem umówiona, będę miała trenera personalnego, ale więcej szczegółów nie chcę na razie zdradzać, ponieważ ruszam z ostatnimi 10 kiloma, ja już po prostu zrobię się taka malutka jak kiedyś i już się nie mogę doczekać tak naprawdę, bo teraz jak już wiem, że leki działają i waga sama spada, to aż mi się chce po prostu odchudzać, ćwiczyć i dbać o siebie, bo wcześniej było to strasznie demotywujące i te osoby, które tak chorują na tarczycę, to zrozumieją, że jeśli borykasz się podczas choroby tarczycy z nadwagą, to jest to strasznie upierdliwe, jeśli odchudzasz się, chudniesz 2 kilo i po prostu, i to jest maks swoich możliwości na pół roku. Natomiast od kiedy biorę leki, stosuję dietę, jest wszystko jak w najlepszym porządku i ja się czuję fenomenalnie i po prostu sama waga ze mnie spada. Mogę cieszyć się życiem i to jest dla mnie największy plus. Nie będę na razie zdradzać więcej szczegółów, planuję dla Was też wprowadzenie takiego nowego cyklu na moim kanale, ale jeśli, mówię, jeśli śledzisz mnie na Instagramie, to będziesz się domyślać, o co chodzi, co chcę, co planuję wprowadzić, ponieważ tam na Instastory codziennie do Was przemawiam o moich planach, aktualizacjach, więc serdecznie Was polecam, jest już prawie Was 50 tysięcy. Nie mogę uwierzyć, 8 miesięcy temu straciłam moje konto na Instagramie. Wtedy bardzo mi się smutno zrobiło, ponieważ miałam prawie 100 tysięcy. W 8 miesięcy odzyskałam 50 tysięcy Was, co jest dla mnie wielkim sukcesem. Naprawdę wielkim sukcesem. Jestem z tego powodu mega dumna i mega wdzięczna. I na pewno na 50 tysięcy szykuję coś specjalnego dla Was. Mega jakieś rozdanie na Instagramie. Pięknie dziękuję za uwagę. Fajnie, że ze mną byliście. Dziękuję za poświęcony czas. Bardzo Was ściskam. Przesyłam buziaki. Trzymajcie się, hej!